dobry, witam wszystkich. Jesteśmy dziś na zachodzie Niemiec, bardzo blisko holenderskiej granicy. Kupujemy Forda S-Maxa, albo i nie kupimy, decyzja jeszcze nie zapadła, zobaczymy. Na razie, jak widzicie, trwa jazda próbna. Znowu w samotności. Sprzedawca nie ma w zwyczaju jeździć z klientami na jazdę próbną. Dał dokumenty, tablice i pozwolił jechać. Ciekawostka, bo dzisiejsze auto jest dla klienta z Belgii, ale mieszkającego w Polsce na stałe. Tam nasz klient, czyli w Polsce, prowadzi działalność gospodarczą i chce to auto kupić w cenie netto. Cena tutaj z kartki 13500, cena w internecie 13000. Mówię o brutto cenie. Kwota netto niewiele ponad 10000 euro. Spróbujemy cenę ustalić na 10000 netto, okrągło 10000. Zobaczymy, czy się uda. Auto leasingowe po jednym właścicielu. Firma związana z przesyłkami, jakaś poczta. 2013 rok, pierwsza rejestracja. Ma przejechane tylko 119 tysięcy. Serwisowane auto było tylko w Fordzie, właściwie w takim firmie, która jest partnerem Forda. Sprzedawca dał to auto na jazdę próbną w samotności, on po prostu dał klucze i pozwolił jechać, to można go uznać za niezbyt sympatycznego i trochę roztargnionego. Rozmowy na temat kupna tego auta w cenie netto trwały już od dłuższego czasu. Niemiec otrzymał wszystkie dokumenty do sprawdzenia, czy nasz klient kwalifikuje się do sprzedaży w cenie netto. No i ciężko mu to szło, mnożył wiele pytań, miał dużo wątpliwości, po kilka razy o to samo pytał. W końcu się udało, doszło do spotkania, ale jak mówię, decyzja o zakupie jeszcze nie zapadła. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Nowe hamulce, ale opony bardzo słabe. No i odpuszczamy to auto. Niby wszystko ok, ale za dużo takich
pierdółek. Opony łyse, z przodu totalnie, z tyłu trochę lepsze. Z przodu za to hamulce są świeżo zrobione, z tyłu trochę gorsze. Ale generalnie odpuszczamy, tym bardziej, że auto miało być kupowane w kwocie netto. I w przypadku tego Niemca nie jestem za bardzo przekonany, że kaucja potem byłaby zwrócona, bo transakcja miała przebiegać w taki sposób, że zapłacimy przelewem, zapłacimy kwotę netto, zapłacimy kaucję w wysokości VAT-u i potem ten VAT miał być zrzucony, czy kwota kaucji w wysokości VAT-u miała być zrzucona po zarejestrowaniu auta w Polsce, ale nie jestem pewien, czy tutaj... No nie wzbudzę zaufania ten człowiek. I tu jeszcze taki... Duży znak na masce. Ktoś porysował, ktoś inny próbował poprawiać, a nie wyszło jak wyszło. Miał to być dzisiaj sprzedawca, ale go nie ma. Jest współpracownik. Jedziemy obejrzeć po jeździe próbnej auto od dołu. Okej. Auto kupione, wszystko załatwione, przelew dotarł, później szczegóły, tablice są, godzina 13:07, startujemy do Polski.
Tankowanie musi być. No i jest. No i Ford już w trasie. Zabawne jest to, że jakieś 2-3 tygodnie temu, dokładnie w tym samym miejscu, a może delikatnie obok, stała BMW dla innego klienta. Sytuacja się powtarza, znowu jesteśmy na tym samym parkingu pod McDonald'em i znowu kawa kupiona. Sama autotransakcja dzisiejsza, a właściwie w dwóch krokach przeprowadzona. Nasi klienci celowali w niebieskiego S-Maxa, ale nie udało się go kupić. I to chyba dobrze, bo nie wybarł swojej ceny. To było auto drugiego wyboru. Udało się je tamtego dnia, przed tygodniem sprawdzić. No niestety nie udało się kupić, bo transakcja dosyć skomplikowana. Płatność tylko przelewem. Klienci chcieli kupić auto w cenie netto. I musieliśmy to zrobić na dwa kroki. Auto sprawdzone, a dzisiaj odebrane. Było trochę problemu, bo sprzedawca, z którym się umówiliśmy, miał dzisiaj być o 8.30 w firmie, ale go nie było. Dalej na urlopie. Był pracownik. Był pracownik, komunikacja trochę utrudniona, ale udało się. Do 12 dokumenty były gotowe, zostały wysłane klientom, klienci dokonali przelewu. Doszedł w zatrważającym tempie. W ciągu 10-15 minut był na koncie u sprzedającego i auto mogliśmy odebrać około godziny 13-13.10. Jedzie się wyśmienicie. Auto się zachowuje jak nowe. 9600 to jest cena końcowa tego auta, cena netto. Od tego oczywiście w Polsce trzeba jeszcze zapłacić podatek VAT. Oczywiście ten podatek podlega jakimś tam odliczeniom, zgodnie z tym, co firma sobie może sama odliczyć w ramach własnej działalności. Kaucja, tak, tutaj sprzedawca wymusił kaucję. Wcześniej nie było o tym mowy, dzisiaj nagle temat się pojawił. 9600 cena netto, przelewem taka kwota została zapłacona, plus 1000 euro kaucji do czasu, właściwie nie zarejestrowania auta w Polsce, jak to często bywa, ale do czasu podpisania dokumentów. Takie dokumenty otrzymaliśmy, klient będzie musiał u siebie te dokumenty podpisać, wypełnić i wysłać z polskiej placówki pocztowej. Dojdzie to do sprzedawcy i wtedy sprzedawca zwolni kaucję w wysokości 1000 euro. To wszystko chyba tak. Wcześniej informacje widzieliście, autobus wypadkowy, nielakierowane, serwisowane tylko w Fordzie. Tylko w Fordzie do 120 tysięcy, czyli do czasu użytkowania przez poprzedniego jednego właściciela, to była firma. Potem jeden serwis wykonany przez sprzedającego to auto, wykonany w firmie oponiarskiej. Tam wymiana opon, być może jakieś jeszcze dodatkowe serwisy też ta firma wykonuje. W każdym razie serwis był wykonany w tej firmie, w której byliśmy, w której oglądaliśmy auto na podnośniku. 400 km zostało nam do Wrocławia. Z klientem mówiliśmy się na godzinę około 19.20. Wtedy nastąpi ostateczny odbiór auta. Na razie, trzymajcie się.